Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Częstny z Baluma Bike. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prezentami. Często macie problem, że macie bliską osobę, która lubi jeździć na rowerach, ale zupełnie nie wiecie, co jej kupić w prezencie. I w dzisiejszym odcinku, choć trochę Wam pomogę wybrać prezent, który na pewno się spodoba takiej osobie i na pewno nie będzie nietrafionym prezentem. A więc lecimy z odcinkiem. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Macie guzik na dole czerwony, jakaś łapka w górę, fajny komentarz. Może macie jakieś jeszcze inne pomysły na prezent. Bardzo chętnie przeczytam Wasze komentarze. Pierwszym i najłatwiejszym pomysłem jest czapeczka rowerowa pod kask. Czapeczki takie są produkowane w rozmiarze unisex, są na specjalnej gumeczce, więc nie musicie się obawiać, że nie traficie z rozmiarem głowy. Taka czapeczka na pewno przyda się osobie, a nawet jeżeli byś nie trafił z designem i taka czapeczka by się nie podobała tej osobie, to zawsze ten prezent może przekazać komuś innemu, bo jest jak najbardziej neutralny i może przekazywać to dla innych osób zainteresowanych kolarstwem i jazdą rowerem. Następnym prezentem, który na pewno trafi w gusta, są zapięcia rowerowe. Przecież każdy z nas, który ma rower, czasami z niego po prostu schodzi, by kupić na przykład coś w sklepie i potrzebuje takiego zapięcia rowerowego. I tych zapięć jest cała masa, od jakichś długich łańcuchowych po zapięcia typu snake, plus takie malutkie, szybkie, no niezbyt wydajne, ale na przykład ładne, bo w kolorze różowym. A nawet jeżeli taki prezent nie przypasuje takiej osobie, ma już wiele zapięć rowerowych, to na pewno w bliskim otoczeniu znajdzie się osoba, która jest potrzebująca i będzie chciała takie zapięcie otrzymać. Więc na pewno z takim prezentem traficie. Następnym prezentem są gripy lub owiki. Jeżeli widzicie, że dla danej osoby kończą się gripy, są już zużyte lub owika już jest niekoniecznie pierwszej nowości, to możecie właśnie zakupić te części. Oczywiście musicie najpierw sprawdzić, czy osoba używa prostej lub wykrzywionej kierownicy, wtedy będzie stosowała gripy, a jeżeli stosuje kierownicę typu bucze rogi czy baranek, zapewne na 99% będzie to owika. I tutaj standardy są podobne, lecz aczkolwiek gripy są różnego rodzaju: ergonomiczne, proste, na śrubę, bez śruby, z jakichś różnych materiałów, powiedzmy skóry, więc tutaj wybór jest duży. Tak samo jest z ceną. Jakieś podstawowe gripy będą kosztowały parę dziesiąt złotych, aczkolwiek na przykład takie gripy Brooksa, o, nawet mam, ze skóry będą kosztowały na przykład 400 zł. Więc tutaj w zależności od zasobności portfela i czego potrzebujemy, tutaj gripy spełnią nasze oczekiwania, więc jeśli będzie to prezent typu low cost, to można wybrać gripy za parę dziesiąt złotych. Jeżeli naprawdę potrzebujemy czegoś dobrego ze skóry, to nawet na taki mały prezent możemy wydać paręset złotych i będzie to już produkt wyższej rangi. Z owikami mamy tak samo. Owiki można podstawowe kupić za parę dziesiąt złotych, jakieś najdroższe będą kosztowały paręset. Możemy wybierać w rodzajach, w materiałach takiej owiki, więc wybór naprawdę jest wszechstronny i każdy może wybrać, co chce. Ale pamiętajmy, najpierw trzeba sprawdzić, do jakiej kierownicy potrzebujemy takiej owiki i czy ta owika na pewno będzie potrzebna, czy ta owika, którą posiada dana osoba, jest już na wykończeniu, więc musicie wtedy zrobić mały research, czy ten prezent się uda. Następnym fajnym pomysłem są pedały rowerowe. Pedały są mocowane na standardowy gwint 9x16, więc na pewno będą pasowały do korby. Ale pamiętajcie, wcześniej musicie sprawdzić, jakie pedały preferuje ta osoba lub na jakich pedałach obecnie jeździ.
ponieważ no, jest bardzo dużo rodzajów. Są pedały, powiedzmy, platformowe, są pedały typu retro, są pedały typu SPD. Jest ich dużo, dużo rodzajów, dużo kolorystyki, dużo designu w tych pedałach. Fajnym pomysłem są koszyczki na bidon. I tutaj, jeżeli chodzi o mocowanie, też jest standardowe, wszędzie jest taki sam rozstaw, taki sam gwint, więc na pewno traficie z prezentem. Rozpiętość cenowa takich koszyczków jest bardzo duża i podstawowe modele możecie kupić za 40 zł, a taki jak ten karbonowy koszyk na przykład będzie kosztował paręset złotych. Więc też możecie to rozgraniczać jako takie prezenty podstawowe za 40 zł, a także i ekstrawaganckie, bardzo drogie, więc każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Dodatkowo do takiego koszyczka możecie zakupić bidon, który będzie uzupełniał taki prezent, więc też jest fajna opcja połączenia tych dwóch produktów, czyli koszyczek i bidon. Jeżeli wiecie, że dana osoba interesuje się bikepackingiem, jakimiś dłuższymi wyprawami rowerowymi, możecie zakupić dla niej różnego rodzaju sakwy, sakiewki, torebki podsiodłowe, torebki na kierownicę. Tutaj wyboru jest cała masa i to jest zależne właśnie od koloru, od producenta, od rodzaju mocowania, czy to ma być podsiodełko, czy to ma być właśnie na bagażnik tylny, czy właśnie na kierownicę. Musicie więc sprawdzić na rowerze obdarowanej osoby, jakiej sakiewki czy sakwy jeszcze nie ma i takiej, której nie ma, dokupić i będzie po robocie. Przejdźmy może do trochę trudniejszych prezentów. Jeżeli bardzo chcecie, możecie kupić siodełko dla danej osoby. Tylko tutaj są pewne trudności, ponieważ jeżeli jest to osoba zaawansowana, to będzie już miała swoje preferencje a propos siodełka, jej szerokości, długości, materiałów, producenta, więc najlepszym sposobem będzie kupić bardzo podobne siodełko, wtedy na pewno trafimy. Gdy taka osoba jest mniej zaawansowana, nie będzie miała jeszcze dużych preferencji a propos siodełka. Tylko też pamiętajmy, no jeżeli mamy na przykład kobietę, ona preferuje szersze siodełka, no to należy kupić jej też siodełko o podobnej wielkości, tak? Jeżeli mamy siodełka stricte szosowe, to one też będą małych rozmiarów i powinniśmy zakupić siodełko właśnie podobnych rozmiarów, jakie ta osoba posiada. Może jeszcze tak się zdarzyć, że na przykład osoba zawsze marzyła o siodełku, na przykład bruksa z prawdziwej skóry. I tutaj też powinniśmy mniej więcej sprawdzić szerokość takiego siodełka, długość siodełka, porównać to z obecnym siodełkiem takiego jeźdźca i dopiero zakupić prezent, no bo takie siodełka też potrafią kosztować od 100 do powiedzmy nawet 1000 zł i taki nietrafiony prezent może stać się nam później utrapieniem. Więc pamiętajmy, sprawdzajmy siodełka kolarzy przed ich zakupem. Jeżeli widzicie, że dana osoba lubi majsterkować, to sprawdźcie jego szafkę narzędziową, tablicę narzędziową. Sprawdźcie, jakich jeszcze narzędzi nie ma i takie właśnie narzędzia dokupcie. Na pewno ta osoba będzie zadowolona, że ma nowe narzędzia, a nawet jeżeli takie narzędzia już posiada, to można kupić narzędzia lepszej jakości i taka osoba będzie się cieszyła, że w końcu może lepiej, szybciej rozwiązać dany problem, bo wiadomo, że na narzędziach lepszej jakości lepiej i fajniej się pracuje. Więc myślę, że takie narzędzia rowerowe będą też fajnym prezentem. No i pamiętajcie, myślę, że nie warto kupywać takich narzędzi wszystko w jednym, bardzo dużo za niską cenę, bo to będzie bardzo niskiej jakości,
Lepiej myślę, kupcie parę dobrych, porządnych narzędzi, które posłużą takiej osobie na lata, niż całą masę narzędzi, która będzie tylko do jednego użycia. Jeżeli chodzi o dodatki jeszcze do prezentów, jeżeli uważamy, że na przykład nasz prezent to za mało, to fajnym pomysłem są na przykład różne kapsle do owiki różnego koloru, różnego designu, więc tutaj takie bar endy jako dodatek są fajnym pomysłem. Dodatkowo wiele producentów tutaj oferuje różne wymyślne kapsle sterów i wiele osób właśnie się jara różnymi fajnymi designerskimi kapslami, więc to też jako dodatek, to nie wiem, koszt będzie 20 czy 30 zł za bardzo wymyślny kapsel. Jest to bardzo fajny pomysł. Jeżeli naprawdę macie duży budżet, możecie kupić w prezencie na przykład koło karbonowe. Takie koło ma mocowanie na szerokość widełek 100 mm, więc na pewno będzie pasowało do rowerów torowych czy szosowych i taka osoba na pewno będzie zadowolona, na pewno to będzie jej marzenie. Jeżeli chcesz polecieć naprawdę na grubo z prezentem, możesz sprezentować komuś rower. Pamiętaj o tym, żeby znać wzrost osoby, dla której chcesz dać prezent. Wtedy można odpowiednio dobrać rozmiar ramy. Pamiętaj też, że warto z takim prezentem wcześniej się zapowiedzieć, wcześniej go zamówić, ponieważ jeżeli rower będzie wymagał jakichkolwiek przeróbek przez sklep, będzie potrzeba na to trochę czasu. Pakowanie takiego wielkiego przedmiotu też w jakiś sposób może być wydłużone, więc jeżeli decydujesz się na taki prezent, nie warto go zostawiać na ostatnią chwilę, bo może po prostu do Ciebie nie dotrzeć na czas. Myślę, że dałem Wam tyle przykładów na fajny prezent na rowerzysty, że powinno Wam to wystarczyć. Pamiętajcie też, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, a jeżeli ma być coś nietrafione, to lepiej zakupić prezent, który będzie bezpieczniejszy, ale na pewno przypadnie do gustu.